rolowanie tylnej grupy mięśni uda, grupy mięśni kulszowo-goleniowych. Bardzo powolne tempo. Możemy podzielić sobie udo na dwie części, możemy zrobić na raz, od kolana do pośladków. Klatka aktywna, pracujemy cały czas klatką piersiową i brzuchem i powoli rolujemy mięśnie. Rolowanie przedniej części uda, mięśnia czworogłowego. Rolowanie wykonujemy bardzo powoli, od jednego końca mięśnia do drugiego. Na początku od rzepki do połowy uda. Potem przenosimy roller i wykonujemy drugą część od połowy uda w kierunku pasa. Całość rolowania powinna potrwać około 1 minuty. Rolowanie mięśni bocznej części uda. Powolne tempo. Od kolana do połowy uda. I następnie będzie od połowy uda w kierunku pasa. Całość powinna też trwać około minuty. Dlaczego rolowanie powolne? Jak się rolować dokładnie technicznie? Jakie są najczęstsze błędy? To wszystko będzie wytłumaczone na warsztacie Trening Sportowy w ten piątek o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy.